Okido. Wyłączę na chwilę. Więc idę w tym momencie do doktora, lekarza. Nigdy nie wiem w sumie, jak to jest. Ale w każdym razie idę, by jakieś papiery podpisać do szkoły i jeszcze badanie krwi zrobić. Co fajne, to pod ostatnim odcinkiem miałem 32 lajki. No nie, nie miałem. Miałem 6. Może w tym momencie 7, jak to dodam. Nie wiem. I zrobiłem live streama pierwszego, na którym nie było głosu mojego. Bo okazało się, że było mute, chociaż pokazywało, że jest dźwięk, więc drugiego zrobiłem, na którym już działał, więc jestem szczęśliwy i w miarę dobra jakość jest, więc to, że jest spoko. Więc wracam już teraz, sobie kupiłem jeszcze kawkę, bo trochę mi się kręci w głowie, więc chyba to jest coś idealnego w tym momencie. Kupiłem tą kawkę za 1,25, więc w sumie, będąc szczerym, to jest najtańsza kawka, jaką w życiu chyba kupiłem, i to ta Larchi, i największa w deli, no po prostu. A rzecz, która mnie wkurza... A wkurza mnie jedna rzecz... Auta mnie wkurzają. Ręka boli, jak trzymam teraz. Mam nadzieję, że się nie wykrwawię. Okej. Jestem w tym momencie w parku, mój piesek bawi się z innymi ludźmi. Wczoraj w ogóle nie dokończyłem o słuchawkach, co mnie w nich wkurza, ale w sumie kogo to obchodzi? Nikogo to nie obchodzi, bo nikt ich w praktyce nie będzie miał. Więc ten mój piesek naprawdę odwala, ale w każdym razie nudzę się dość i chyba będę musiał iść teraz do sklepu. Ło! Oleniku, co jest? Co, znudziło ci się z nimi tam bawić? Co w skarbie? No i dlatego będę musiał ogólnie iść do sklepu. Jemu cały czas chce się bawić, jeju, calutki czas chce się bawić, skubany. No, a mi się pić chce strasznie, dlatego muszę iść teraz do sklepu i w ogóle muszę czekać na siostrę, bo jest u lekarza. A ja jeszcze do fryzjera potrzebuję iść, także oprócz tego, że do sklepu, to jeszcze do fryzjera, tylko chyba nie dzisiaj jeszcze. Nie wiem. Wszyscy mówią, do tej pory nie była ani jednej osoby, która powiedziała, że mi ich nie ścinał, także napiszcie mi w komentarzu, bym je ściął. Będzie mi miło. Chodź, Oleńku, musimy iść. O, zapomniałem smycz. Masz rację, piesku. Idziemy, ziomek. Ja już kończę w tym momencie to, co nagrywam. Może nagram coś jeszcze w sklepie, jak znajdę jakiś sklep, bo moja siostra ma mojego powerbanka i ja miałem 60% jak zaczynałem to nagrywać. Naprawdę, jak widzicie, krótko strasznie nagrywałem, a już mam 24% w telefonie. Bateria w nim jest po prostu tak słaba teraz, że to jest porażka. Byłem w Apustorze, że o to się zapytać o tą baterię i typek sam był strasznie zdziwiony, że aż tak jest bardzo z nią źle i mówił, żebym przyszedł jak najszybciej, bo niestety w tamten dzień nie mogli tego zrobić, bo już była noc, można powiedzieć, już prawie zamykali Apustor, więc powiedział, żebym przyszedł na następny dzień i zrobił mi to bez problemu za darmo. No, dlatego będę musiał pójść, tylko że niestety sam nie mogę, bo nie mam jeszcze 18 lat, dopiero będę miał w czerwcu, 14. Moja mama i brat będą mieli jutro urodziny, dlatego w sumie wszystkiego najlepszego, jeśli to oglądacie. Nikt nie ogląda z mojej rodziny, co ja nagrywam. Happy birthday to you, 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 and that's your gift, oh my god, thank you, thank you, thank you, puppy, thank you, okay, okay, tak, yeah, from the distance, like it. Boom! Wow! Yeah! No, dobre było. Dobre, to było piękne. O, daj, ja ci dam piątkę. Wow!
Okidoki, wracam właśnie sobie ze szkoły i zrobili coś takiego nowego w Dunkin' Donuts. Teraz jeśli kogoś interesuje to, co zrobiłem z samym piciem, to po tej stronie macie w tym momencie zmiana trochę miejsca, jednak w tym nie tam, bo tam był zbyt duży cień i nie było zbyt dobrze wszystkiego widać. Także zaczynajmy! Trzy rzeczy, nie sześć, trzy. O, o, o. Jedna, piesek. A jeśli kogoś interesuje, bardziej w sensie ciebie, to interesuje, co zrobiłem z danym piciem, bo było bardzo niedobre i tak je dostałem, można powiedzieć, za darmo. Dopłaciłem i tak do tego połowę ceny, no to super za darmo. Ale no w każdym razie to zrobiłem, na Snapa nagrałem. To było naprawdę słabe, tak jakby pałeczka roztopiona, tylko że z kawałkami jeszcze lodu w środku, takie porozkruszone i jeszcze zostawiało ślady na języku, to praktycznie jak taka najgorsza pałeczka. Więc nie polecam, ale też za te kupony od T-Mobile'a dostałem karteczkę do zrobienia, no dokładnie link do aplikacji, na której mogłem sobie zrobić za darmo karteczkę na dzień mamy. Musiałem tam użyć swojego palca, co było akurat słabe, w sensie bardzo fajne, bo odręcznie, ale ciężko było, a niestety nie miałem iPada z Apple Pencil jeszcze do tego, żeby sobie tam napisać ładniutko i ślicznie, także tak jak tylko mogłem, tak zrobiłem. Po tej stronie macie jednak screena, nie po tej, bo tutaj był Snapchat, tutaj macie to i możecie sobie zobaczyć, jak mi to wyszło. Jutro powinienem mieć tą karteczkę, więc możliwe, że wam pokażę. To są w ogóle kwiatki z mamy urodzin i brata, ale tylko mama dostała kwiatki, dostała ich bardzo dużo. Kolejna rzecz, z której może będę się cieszył, znaczy będę się cieszył, ale może też coś się stać, to chodzi o baterię w moim iPhone'ie. Mówiłem pełno razy już, że jest popsuta, bo jest strasznie popsuta i dzisiaj będę szedł do Apple Store'a, żeby ją naprawić. I teraz pytanie, dlaczego Szymek jesteś zniepokojony tym, żebyś miał naprawioną baterię? Przecież to fajnie, jeszcze za darmo pewnie. No za darmo. No to co się kurna niepokoisz, debilu ty, no się przezwałem teraz nawet. Chodzi o to, że no będą mi rozbierać telefon, tak? No to będą mi rozbierać. Telefon przestanie być wodoodporny. Mam nadzieję, że no wiadomo, oni zrobią tak, że będzie z powrotem wodoodporny, bo przecież o to chodzi. Jak mi będą wymieniać baterię i otwierać telefon, to zrobią z powrotem tak, żeby był później zamykając wodoodporny. Tam dają pewnie z powrotem uszelki i wszystko i tak dalej, ale jeśli okaże się, że ja wrzucę go do wody, bo jestem rąbnięty, ja na pewno to zrobię. Już było pełno razy, gdzie wrzucałem mój telefon do wody, robiłem z nim różne rzeczy, także jeśli teraz nawet przez przypadek, albo chociażby specjalnie będę chciał włożyć telefon do wody, a on nagle się utopi, bo okaże się, że jednak nie jest do końca już wodoodporny, to mi będzie smutno i to będzie mi na pewno bardzo smutno, jeśli telefon mi umrze pod wodą, wodoodporny telefon mi umrze pod wodą. No, dlatego mam nadzieję, że Apple dobrze to zrobi, wymieniając baterię i będzie dalej mój telefon na pewno wodoodporny dalej, więc no taka moja delikatna nadzieja, naprawiając moją baterię. Się rozgadałem. Dobra, w takim razie idziemy, bo na 18 muszę być w Apple Store, czyli jeszcze mam chwilę czasu, ale już teraz was tam zabiorę, także idziemy. Zaraz będzie autobus, mój jechał tam, czyli jakoś minuta możliwe będzie. I dlatego to nagrywam, bo nie poszedłem wczoraj do Apple Store jednak, bo po pierwsze się nie udało. Znaczy udać to by się udało, bo już byłem w autobusie, tylko po prostu mój brat napisał do mnie, że właśnie był w Apple Store i musielibyśmy czekać około 3 godziny na appointment jakikolwiek, więc trochę niefajnie, dlatego nie poszedłem, ale może to i dla mnie lepiej, bo przynajmniej odcinek wypuszczę. No, więc ja lecę i widzimy się zaraz. Oj, jesteś okej? Ziomuś. Jest w tym momencie 31 stopni, do tej pory jest chyba godzina jakoś 18, nie jestem pewny, ale słońce dalej świeci tak mocno, że to jest szok, hit po prostu. No i w każdym razie zastanawiam się, co robić, bo jestem strasznie leniwy, tak jestem leniwy, że ja bym tylko leżał cały dzień i w ogóle siedział tutaj i tak dalej. I dlatego nie wiem, czy wychodzić na dwór, czy nie wychodzić na dwór i nagrałem musicala wczoraj jakoś, chyba wczoraj, tak mi się wydaje, że wczoraj by mi się nudziło, tak jak mi się dzisiaj nudzi i nagrałbym jeszcze kolejnego, ale nie mam pomysłu jakiego. Ale no możecie sobie oglądać w tym momencie tutaj, albo nie, dam na środek ekranu, bo pff, mogę przecież, no i będą takie czarne w boku. Ale będą, no zobaczcie sobie i w opisie jest tam mój musical, także idźcie, oglądajcie i szerujcie. I kolejna rzecz to jest, a dobra, oglądajcie sobie, spoko. Okay, this song sounds real good. Oh my gosh, this will be my favorite song of the month.
I change my mind. Kolejna rzecz, czy iść teraz do fryzjera? Nie mam pojęcia. 10 minuta wybiła. Żartuję, nie wiem czy wybiła, ale wydaje mi się, że wybiła. No i w każdym razie to ja mogę już kończyć i chyba idę do fryzjera. Właśnie nie mam pojęcia, jestem bardzo głodny tak samo, więc może pójdę, może nie. Zobaczycie za chwilę albo w kolejnym odcinku. Jestem okropny. Ale w kolejnym odcinku będzie fajnie, jeśli zobaczycie. Nie, w tym. Dobra, więc idę chyba, jeśli nie, to nie, a jeśli tak, to tak. Zobaczycie tutaj w tym momencie, jeśli poszedłem, jeśli nie, to jest koniec odcinka.